Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Lynxie. Jak ktoś tam zwie. W każdym razie jakiś taki kołowiec ósmego tieru. No i bohaterem bitwy jest Hieronim Berberek. To zapowiada oczywiście słabą bitwę. Nie może być inaczej. Losowanie jak widać na topce. Overlord. Ta standardowa. No i oczekuje jazdy na całego plażą. Zacieram ręce nawet z tego powodu. Ale jest na razie standardowa bitwa, więc standardowe otwarcie. Nie? Takie bezpieczne, takie tam wychylenie się gdzieś tutaj na bunkry, może na wiatrak. No i, no i jest spot. Jest nawet damage. No, i to będzie jedyny damage w tej bitwie. <laughs> nie, 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 nie. Nie ma tak łatwo. Jak widać, nie ma łatwo ten is. Trzeci. Nasz bohater jakoś na razie tak ignorowany w tej części mapy. Czyżby nic tutaj nie przyjechało? Może tak być. Jest bardzo dużo tedeków I to może oznaczać, że wróg się ukampił. Pojechał sobie na mordow. Też jest mordownia teoretycznie dla czołgów ciężkich, nie wiem. Naszych czołgów tutaj nie ma. Nasze pojechały zgodnie z najlepszą taktyką wojenną na plażę. O, jednak jest jeden delikwent. Jeden rozsądny 50TP. Wrogi niestety. Nasze, chociaż nie, nasze są rozsądniejsze, bo pojechały na plażę. Także wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. To, że nasz bohater się wycofuje, również się zgadza, przecież się nie będzie strzelał z 50 TP samotny. Dokładnie. Lepiej się wycofać, pojechać po artylerię, po własną artylerię. Okej. Okay. 50 TP poczuł się bezpieczny. No i w sumie miał rację. No, Nikogo nie widział, pomyślał sobie: o plażą szturmują wszyscy. Plażą, plażą. No to ja też tam sobie na plażę zerknę. A tutaj niespodzianka. Mamy kampera w kołowcu. Nie przebijesz. Nie przebijesz. Nie... Ściany domu też nie przebijesz. Nie ma na to najmniejszych szans. Ten dom jest nienaruszalny. Ale naszemu bohaterowi wystarczy szpot. Szpot. No i jedzie po tego 50TP SU-130. No, nasz bohater strakował. Przeciwnika i uzyskał jakieś tam korzyści z tego, z tego też względu. No i na razie jest na trzeciej linii. Nasza plaża, zobaczcie, mówią nie jeździć na plażę. Nasza plaża, wyśmienicie. Wyśmienicie. <laughs> to jest oczywiście zasługa prawej flanki, że ona jeszcze się trzyma. Lewa wykorzystała swoją przewagę, ale gdyby prawa padła. To lewa byłaby splażowa w potrzasku. To jest klasyk, tak zwany. Także y, przeciwnik po prostu tutaj też jakoś tak nasi, nasi tą plażą, chociaż szturmem, zaatakowali e, razem. A przeciwnik rozproszony, tak jak rozproszony z tym celowaniem, nasz bohater, rozproszony nie mógł stawić oporu. No, nasz bohater dalej, dzielnie na trzeciej, czwartej nawet linii, bo tak. Licząc od plaży 1, 2, 3, 4. Piąta linia nawet czołgów. <laughs> nie no, tamte się zrównały, trzecia. No dobra, nie, no, niech mu będzie, niech mu będzie. Okej, okay, natuk sobie demecz. Teraz jakiś skok na plażę, tak by się przydał, tak, taki. No. Żeby podjechać bliżej, bo widzę, są kłopoty z celowaniem. Ten celownik zbyt duży, zbyt duży zoom. I zbyt słabe celowanie, także to słabo wygląda. No i został T28 na straży, na straży zejścia do plaży. Straży Plaży. O, super, super brzmi, nie? Fajnie. Więc można go zaskoczyć. Nawet trzeba. To otworzy drogę naszym dzielnym wojownikom plażowym do ataku. No i do skapowania bazy na pewno chcą skapować bazę. No i tak. To normalne, tak. No no sobie nasz bohater postrzela. No musi być, być ten wielki zoom, tak, tak, żeby widzieć wszystkie szczegóły, żeby w weak spoty strzelać. Tak, tak. Mm, mm. No ładnie, no tak, tak. O, zobaczcie, jak, z jaką precyzją próbuje mierzyć nasz bohater. O, ho, 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 ho. A, a pokaż pokrywę silnika. O, ładnie, ładnie, ładnie. O, zobacz. O, zobacz. przymierzył, jak musiał. Chyba miał jakiegoś, jak, jakieś zadanie na, na, na celowanie po garnku. <grywka> Dodatkowe kasa za to może? Może jakaś taka misja? No, no, może. Może. W każdym razie przeciwnik zdjęty. Dobrze, że nie stawiał oporu oporu naszemu bohaterowi, no, za to stawiał opór naszym sojusznikom. Ci mieli z nim problem, żeby go przebić, i tak dalej. Także bardzo fajnie, nasz bohater na tym skorzystał. E, oczywiście, te 28 może nie być do końca zadowolonym z tego, no ale wiadomo. Tak to już scenariusze bitewne są pisane. No, i mamy tutaj e, dwa skorpiony, jeden skorpion, jeden su, no, no kolejny jakiś taki. No, i tu już poczuł nasz bohater, co to znaczy prawdziwa bitwa. Znaczy, właśnie to, że teraz jest na strzał. Okej. Okay. Jakieś domki, jakieś krzaczki, a nasz bohater czeka na wsparcie. Zamiast tam pojechać i tak dalej. Gdzie te hajki? Gdzie te hajeki? Ja się pytam, haeki! Hajki, jedyna, słuszna, podstawowa broń na Skorpiony G. No i ocalony, ocalony. Na szczęście ten Skorpion źle przymierzył. O, myślałem, myślałem, że nasz bohater podziękuje wsparciu z tyłu naszym plażowiczom, ale nie, nie. Twardy zawodnik, on nie dziękuję. Dalej się czai. Szpotuj, szpotuj, kolego, szpotuj. Rozpędź się i po prostu wiedź przeciwnika on na pewno ciebie nie trafi. A, patrzcie, czuwa. Czuwa. A ja, teraz Hek jest, nie? A tak, a, tak, jeszcze jeden. Nie, teraz ma. Wykłą amunicję zmieniamy się. No i możemy jechać po ostatnich przeciwników. Mamy busta na prędkości. Mamy tutaj FV, który nas nie zdejmie. On już nie żyje. No i może jeszcze jakiś damage wpadnie, gdzieś tutaj musi być, jest, jest y, Tedek, uzeta 120, Tedek, 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 gonimy, gonimy gruliczka, gonimy, dogoniony, przejdźmy do wyników końcowych. A więc tak, mamy asa pancernego, medal wsparcia. Duży kaliber i czołgista, camper. żeby inaczej. A jest, jest. Jest medal. Najlepszy medal na świecie. 4617 obrażeń 4, fragi 1523 EXPA. Na tę mapę? Nieźle. Tu nieźle. Zobaczcie. UZT54STA. I tutaj też następni nasi wojownicy. No, zarąbiście. Przeciwników też świetnie to wygląda. Tutaj też jeszcze AMX. No, 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 rewelka po prostu. Jeżeli chodzi o damage. Tutaj u przeciwników tak samo. No, rewelka. Po jednym strzale poddawali. Jeżeli chodzi o charakterystykę bojową. 24 strzały dane, 22 w celu, 19 przebić. 1800, powyżej 300 metrów, dwa wyspotowane pojazdy, nic nie chciało tam na środek przyjechać, a nasz bohater też nie kwapił się do tego, żeby ruszyć. Zresztą dla kogo miałby spotować? No, dla prażowiczów, no, trochę słabo. No, mógłby sobie skoczyć z klifu, tak, tak, ale 2600 asysty miał głównie dla naszej artylerii, gdzieś tam ten podjechał na sztedek, żeby z tym 50 TP się pobawić. Także ogólnie tak to wyszło. Nie wiem skąd ten dystans 3,80. Jeden, no naprawdę to trochę dziwne, prawda? Ogólnie bitwa noś śmiechowa, trochę, no tak, śmiechowa, jak wszystkie bitwy komentowane przez adepta. <laughs> Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.